Witam serdecznie w kawiarni Pożyteczna w Warszawie, prowadzonej przez Fundację Też Chcemy Żyć, która to fundacja wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną i nas dzisiaj gości. Witam bardzo serdecznie naszych kandydatów i kandydatkę, czyli online Agnieszkę Filipkowską, kandydatkę Koalicji Obywatelskiej z Gliwic, z miejsca numer 5. Witam serdecznie. Witam. Bardzo dobrze, właśnie o to chodzi, tak? Teraz oklaski. Witam Łukasza Krasonia, Polska 2050. Tak, słychać? Słychać, widać, wszystko jest idealnie. Więc Łukasz Krasoń, powtórzę, Warszawa, Polska 2050, czwarte miejsce. Dzień dobry. Serdecznie, dziękuję. Specjalnie założył białą koszulę, także o, jest też dobrze. Oraz witam Bartosza Tarnowskiego z listy Lewicy, miejsce 18 również w Warszawie. Dzień dobry. To ja może dla porządku jeszcze podpowiem, że zaproszony był również pan Paweł Wdówik z Prawa i Sprawiedliwości, ale nie odpowiedział niestety na nasze zaproszenie. Ale trudno, myślę, że to będzie fantastyczne spotkanie. Ja chcę wszystkim obiecać, że nie będzie to taka typowa debata, nie będziemy tu na napiętej klacie. Myślę, że będzie czule, miło, sympatycznie, po prostu troska społeczna będzie wirować tutaj dookoła i porozmawiamy sobie o rzeczach ważnych, a może najważniejszych, jakbym powiedziała równoważnych, to byłoby za bardzo tutaj, za bardzo pod ciebie, więc tego nie powiem, ale pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki, którzy przybyli jakże licznie, prawda, tutaj twoi Łukasz. No i co, może damy tak ze dwie minutki na przedstawienie poczekaj, się. Poczekaj, bo jeszcze chciałbym powitać osoby, które oglądają nas online i poinformować, że wkrótce będzie także dostępny zapis tej rozmowy z napisami. Też osoby, które oglądają nas online, zapraszam do zadawania pytań. Można to robić w komentarzu pod naszym wydarzeniem na Facebooku. To nie oznacza, że na każdy odpowiemy, żeby była jasność. Oczywiście, ale zadać można. Zobaczymy, ile się uda ich tutaj zebrać. Ty powiedziałaś, że będzie debata miała luźny charakter, ale no, mieliśmy taką małą dyskusję, czy luźne kawiarniane, czy jednak jak już w Sejmie, bo tu bardzo mocno trzymamy kciuki i mamy dużo pytań i mało czasu na odpowiedzi, więc ja sądzę, że będzie tak jednak trochę bardziej sejmowo już. Będzie dyscyplina, to na pewno. Ja będę tylko pilnować, także tutaj wiecie. Przepraszam was, bo tam zdaje się na czacie się wyświetla cały czas informacja od Agnieszki, że ona nas chyba nie słyszy. Naprawdę? W związku z tym Agnieszko, tak. Jak nie słyszysz nas, mrugnij prawym okiem. No nie słyszy nas, jak nic. Czy mój serdeczny, techniczny kolega może coś z tym zrobić? To może niech się przedstawiają w międzyczasie. A jeszcze powiedz o naszych kolegach i koleżankach, tłumaczach polskiego tak, języka właśnie. Migowego. Chciałem też powitać i podziękować tutaj na miejscu w Warszawie. Nasza debata tłumaczona jest na polski język migowy przez panią Natalię Sobutko i pana Rafała Daresza. Bardzo dziękujemy i witamy również. Najlepsi, brawa. Absolutnie. No i ja też chciałbym podziękować, bo na końcu może nie być czasu i zapomnę, ale podziękować też osobie, dzięki której ta debata jest możliwa, czyli Annie Tomaszewskiej z Akcji Demokracji, kampanierce. Kierowniczko, pozdrawiamy cię. Która jest na wszystkich protestach, organizuje wszystkie nasze kampanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i z reguły działa z tylnego planu, sprawiając, żeby to wszystko się wydarzyło, więc bardzo wielkie dzięki dla Anny Tomaszewskiej, która uśmiecha się trochę zza filaru. Aniu, dziękuję ci. Akcja Demokracja, jakby ktoś zapomniał, stoją tutaj oczywiście rola Piki i nieskromnie powiem, że również moja fundacja, czyli Centrum Edukacji Niewidzialna. Dobra, lecimy z tematem i teraz tak, czy słychać, nie słychać, biedna Agnieszka jest nieco skonsternowana. To kierowniczko Aniu, sprawdzisz, czy możemy coś zrobić, żeby... Idziemy, tak? Z tematem. Dobrze, to co? Dwie minutki na rozbiegóweczkę, parę słów od siebie, koledzy mili. Co tam ciekawego chcecie zrobić w tym Sejmie? Dlaczego tu jesteśmy wspólnie? No coś o was, tak po prostu, po ludzku. Coś o to, ja strasznie nie lubię mówić o sobie. Nie lubisz? Lubię, żeby mnie jakby moje czyny definiowała, nie, co ja mam teraz o sobie mówić. To już na po pewno, prostu sejmowa gadka. Na pewno będzie sobie
ojcem, mężem, społecznikiem, człowiekiem, który przez ostatnie 10 lat był mówcą motywacyjnym, więc pewnie te umiejętności mi się przydadzą, nie tylko dzisiaj, ale mam nadzieję już z ław sejmowych. No a teraz ostatnie miesiące, wiadomo, tutaj są podyktowane tym, co dzieje się po prostu, a co będzie miało finał 15 października i wierzę w to, że ten czas, który spędziliśmy na ulicach, w internecie, także tu dzisiaj, to ten moment też pomoże, aby ta masa krytyczna, która jest potrzebna do tego, aby wreszcie jakiegoś takiego nowego ducha popchnąć tutaj w tą naszą polską rzeczywistość, często bardzo szarą, jeżeli mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, że to się wydarzy. I wydaje mi się, że to jest, jesteśmy tego najbliżej od wielu, wielu lat i my po to sięgniemy wspólnie, więc tutaj to, że się dzisiaj tutaj spotykamy w tym pięknym miejscu, które ja bardzo dobrze znam, bo ja tu, słuchajcie, inaugurowałem swoją kampanię wyborczą, miałem urodziny 22 lipca właśnie w tym miejscu, więc tutaj wielkie brawa dla wszystkich osób zaangażowanych w to piękne miejsce, bo tych miejsc, słuchajcie, nie ma dużo w Warszawie i w Polsce, ale mam poczucie, że tych miejsc będzie coraz więcej, że ta przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami, ta aktywizacja zawodowa, która huleje od lat, będzie jednym z priorytetów tego przyszłego rządu i będę chciał utrzymać za tym pieczę. Wspaniale, dobrze. To już ci zabieram głos. Bartku, coś o tobie. Tak, no myślę, że to, co mogę od razu, w czym od razu się zgodzić stuprocentowo z przedmówcą, to jest kwestia tego, że chyba rzeczywiście te wybory i ostatni rok, ostatni czas, no to jest czas przełomowy, jeśli chodzi o to, co się mówi o osobach z niepełnosprawnościami, jak prawa osób z niepełnosprawnościami w ogóle weszły do dyskursu publicznego szerszego. I mam wrażenie, że choćby ta debata dzisiejsza jest tego jakimś dowodem, tak, to, że w ogóle się tutaj dzisiaj spotykamy, a wydaje się, że no, przy poprzednich wyborach, czy nawet przy poprzednich wyborach prezydenckich, tego typu debata byłaby nie do pomyślenia. Tak? A dzisiaj ona się dzieje, zbiera publiczność tutaj, mam nadzieję, że również szeroką publiczność online. No więc jeśli chodzi o to, co o mnie, jeśli chodzi o mnie, to ja od wielu, wielu lat już jestem osobą zaangażowaną społecznie, najpierw w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na rzecz dzieciaków z poruszających się na wózkach i konkretnie na rzecz ich aktywizacji, ich samodzielności, ich niezależnego życia. Potem przez kilka lat w Fundacji Nowy Głos, gdzie uczyłem młodzieży retoryki i przede wszystkim argumentacji rzetelnej, opartej na faktach. A w tym momencie no, mam wrażenie, że też jesteśmy w takim właśnie czasie, gdzie no, właśnie okazuje się, że te wszystkie działania społeczne muszą w końcu znaleźć swoje odbicie w polityce. No i po to tu jestem, po to jestem na listach lewicy, po to mam wrażenie w ogóle jest lewica w tym kraju, żeby te rzeczy społeczne jak najbardziej wchodziły do głównego dyskursu. No to tyle ode mnie. Dobrze, doskonale. Dzięki. I teraz czy możemy mieć połączenie z panią Agnieszką? Aga, słychać nas? Was słychać, pytanie, czy słychać mnie? Tak. Wspaniale cię słychać. Oddychamy super, z ulgą wreszcie. Bardzo dziękuję. Prosimy o krótkie, ale wyczerpujące przedstawienie tak, się. Powiedz coś o sobie. Dzień dobry wszystkim. Przepraszam, że nie mam mnie na miejscu, ale mieszkam na drugim końcu Polski, na Śląsku. I jak wiecie, mamy ostatnie dni kampanii, a jeszcze do tego mam tydzień sesyjny, ponieważ jestem radną Rady Miasta Gliwice. Więc zobaczcie, że mogę być obecna tylko w ten sposób. Co mogę powiedzieć sobie? Jestem kobietą z SMA typu pierwszego, więc aktywnie uczestniczę w życiu społeczności osób z niepełnosprawnością. W tej kwestii tematów związanych z SMA ja byłam w grupie osób, która wywalczyła, możemy tak powiedzieć, dostęp do trzech leków na tę chorobę.
Oprócz tego, jak już wspomniałam, jestem radną w Gliwicach, więc tutaj aktywnie walczę o każdy krawężnik. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby on był, tylko żeby był zniwelowany do zera. Takim największym moim sukcesem w Gliwicach jest powstanie chłopaków stawki dla dzieci poruszających się na wózkach. A to było takie moje marzenie od lat, ponieważ jako dziecko nie miałam takich możliwości, nie było takich sprzętów. Dzisiaj już mamy, więc taka huśtawka w Gliwicach jest. No i oprócz tego oczywiście moim konikiem jest projektowanie uniwersalne. To jest takie miasto i przestrzeń publiczna dostępna dla każdego. Bez względu na stopień sprawności, niepełnosprawności, wiek czy płeć. Dziękujemy. Wygląda, bardzo. Jakby to była kropka postawiona. No dobrze, no to słuchajcie, pięknie nam poszło. Mamy chyba dobry czas. Tak patrzę. No, bardzo dobry. Więc dawajcie te trudne pytania. Będziemy Oczywiście. Też od razu mówić, że będziemy mierzyć czas. Mamy nastawione stopery. Tak, minutniki nawet. No i tak ja trochę chciałem jeszcze przejść do tego marzenia, żeby osoby reprezentujące środowisko osób z niepełnosprawnościami znalazły się w Sejmie, więc żeby ta debata miała właśnie taki rytm i charakter. Co prawda nie mamy takiego dzwonka jak tam za tym stołem prezydialnym, ale radar nastawiony. Ale chciałem się podzielić jeszcze jednym marzeniem, bo też myślałem, że zapomnę o nim powiedzieć. Znaczy mam nadzieję, że zanim zbierze się kolejny Sejm, mównica sejmowa będzie dla was dostępna, bo to jest takie miejsce, które świadczy o niedostosowaniu Polski dla mnie. Oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo konkretnych, ważnych sprawach, ale takich symbolicznych dla mnie jest to oburzające, że wciąż miejsce polskiej demokracji, mównica sejmowa nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchu. I moim marzeniem jest to, że zaraz 16 ktoś się weźmie do remontu i to po prostu zmieni. Łączę się z tobą w tym marzeniu, Piotrze, wiesz? Tak, no dobrze, tak, to... tak, zrobimy to. Wspólnie możemy zrobić A wszystko. A co ciekawe, Senat już jest ogarnięty. Senat ma mównicę, która się przesuwa w górę i dół. No więc... Co tam za zamieszki? Myślałam, że... Jest, tak? A, to ja przepraszam, to ja zwracam honor. To ja życzę sobie, żeby z tego podjazdu mogły korzystać aktywnie osoby poruszające się na wózkach, będące w parlamencie. Chodzi o to, żeby to było idealne, po tak. prostu. O to nam chodziło tak. z grubsza. No dobrze, słuchajcie, to ja jeszcze tak wprowadzę do pierwszego pytania, bo ja będę miała przyjemność je zadać. Czemu mnie piorunujesz wzrokiem? Słuchajcie, ja myślę sobie, bo wczoraj rozmawialiśmy z Piotrem i Piotr mówi do mnie tak, słuchaj, a dla kogo my właściwie robimy tę debatę? Czy robimy ją bardziej dla osób z niepełnosprawnościami, ich bliskich, osób sojuszniczych, które no, chcą czegoś posłuchać, ale tak naprawdę orientują się w temacie, czy może tak naprawdę dla jakiejś szerszej grupy? I tak myślimy, ja mówię, no ja bym chciała dla wszystkich tak naprawdę, bo przecież tu chodzi o włączanie. No, ale ten temat tak naprawdę nie jest jakoś szalenie interesujący. I tutaj faktycznie muszę powiedzieć, że bardzo wiele osób, ja to powtarzam w kółko, mam wrażenie, że jak gdzie nie usiądę, to gadam to samo, ale tu mnie jeszcze nie było, więc nie ma to większego znaczenia, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że życie jest naprawdę przewrotne i dziś coś może absolutnie być dla nas abstrakcją, może nas nie dotyczyć, ale nie wiemy, jak będzie jutro, pojutrze, jak będzie za rok, za pięć, za 10, czy będzie to dotyczyło nas, a może po prostu naszych bliskich. Ale ta pełnosprawność, i tu puszczam oczko, o, to jest tak naprawdę stan tymczasowy. I tyle. Dlatego te sprawy, o których będziemy dziś mówić, to, o czym mówi Agnieszka, o projektowaniu uniwersalnym, o sprawach osób z niepełnosprawnościami, musimy rozmawiać po to, żeby urządzać ten świat po prostu fajnie, sprawiedliwie, mądrze, z troską. I jak mówię z troską, patrzę na moją koleżankę, która siedzi naprzeciwko mnie i ona się uśmiecha, bo wie, o co mi chodzi. To co, lecimy? No dobrze, słuchajcie. To, żeby była dyscyplina, tutaj ciocia Gosia powie tak. 3 minuty i ani sekundy więcej na odpowiedź na każde pytanie. Rozumiemy się, tak? No, przewrócił oczami, ale się zgadza. Agnieszka, jak to kobieta zdyscyplinowana, będzie wiedziała tutaj wszystko, o co chodzi. Będziemy machać, dawać znać. Znaczy ja będę syczeć po prostu, mówiąc krótko. Ja chciałem tupać nogami. Może być. Dobrze, kto będzie odpowiadał pierwszy? Ty decydujesz, Piotrze miły.
No ja bym Agnieszce dał. Ja też bym dała, no ale stwierdziłam, że dam ci tutaj pierwsze. Zapraszam Agnieszkę. Dobrze, Agnieszko kochana, na początku. Proponuję Agnieszkę, Łukasza i Bartosza w pierwszym doskonale, secie pytań. Doskonale, doskonale. Szykuj minutnik lepiej, bo ja będę czytać pytanie. 3 minuty. Dobrze, tak jest. Piotrze, co w praktyce dla pani Agnieszko, kandydatko droga, oznacza prawo osoby z niepełnosprawnością, prawo osób z niepełnosprawnościami do niezależnego życia i w jaki sposób instytucje państwowe powinny wspierać to prawo? Czas start. Dziękuję. Wiesz co, szczerze powiedziawszy, to ja nigdy nie będę niezależna, jak to go zacznijmy. Więc z taką głęboką niepełnosprawnością fizyczną, jaką jestem, po prostu do końca życia będę potrzebowała pomocy czyjś rąk i nóg. Czyli żeby się ubrać, umyć, wykonać takie podstawowe czynności fizjologiczne, do tego przygotować posiłek, wyjść z domu i móc pracować i realizować się zawodowo, społecznie w każdej dziedzinie życia. Więc fizycznie zawsze będę zależny od kogoś. Problem w tym, żebyśmy nie byli fizycznie zależni tylko i wyłącznie od naszych rodziców czy partnerów. Bo nikt naszego społeczeństwa, kto jest sprawny, no nie wisi, mówiąc kolokwialnie, na własnych rodzicach czy partnerze, czy partnerce oczywiście. Więc państwo polskie musi nam nie dać dodatkowe prawa czy przywileje, tylko zagwarantować dokładnie te same możliwości, jakie ma sprawna obywatelka czy sprawny obywatel. I tutaj moim takim kluczowym punktem w kampanii i takim punktem, którego nigdy w życiu nie odpuszczę, jest walka o asystencję osobistą. Ponieważ ta asystencja praktycznie nie działa u nas. I to, co mówi PiS, że mamy program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, jest po prostu kłamstwem. Bo te programy kończą się w grudniu, zaczynają się różnie. Zazwyczaj tylko funkcjonują w dużych miastach, po drugie działają zwykle od maja, czasem nawet i czerwca, a są miasta, gdzie zaczynają funkcjonować dużo, dużo później. I to jest zależne od podpisania umowy danego samorządu z wojewodą. Ja daję znać, więc mamy jeszcze minutkę. Sprawę, to mamy kilka miesięcy bez asystencji, gdzie osoby z niepełnosprawnością albo ich rodziny, jeżeli mówimy też o opiece wytchnieniowej, są pozbawione jakiejkolwiek formy wsparcia, a asystenci przez to nie mają pracy i wynagrodzenia. Więc co roku jest ten sam problem, skąd mamy znaleźć asystencję. Znalezienie takiej osoby, nawet po przyznaniu tych godzin asystenckich, praktycznie spada na karb osoby z niepełnosprawnością. My sami na różnych forach, na grupach miejskich poszukamy tych asystentów, więc jesteśmy jakby formą pośrednictwa. Tak, między danym samorządem a asystentem. No i co roku znajdujemy te osoby sami, jakby dla partii. Co roku musimy ich uczyć na nowo, a wracając do samego programu, ten program z roku na rok jest po prostu ucinany. Ja w tamtym roku miałam 70 godzin asystencji na miesiąc, a w tym roku mam 40 parę. Oczywiście można w tym roku przesuwać, ale średnio mówiąc mam około 40. To ja robię dziś za radar u naszego kolegi Piotra. Agnieszko, jeszcze będzie dużo przestrzeni na kontynuowanie tych wątków, tak. Ale musimy pilnować. Pierwsze koty za płoty. Nie jest łatwo przerywać, co? Nie jest. Ja to uwielbiam, więc zaraz się wczuję bardziej. Dobrze, słuchajcie, no to teraz kolega Łukasz, czas, start. Myślę, że ten wyraz niezależność. Każdy odbiera inaczej i ktoś sobie może zdrowy podejść do mnie i powiedzieć: Łukasz, o co ty walczysz, o jakim niezależnym życiu ty możesz mówić, jeżeli za każdym kroku ktoś ci musi pomóc. I z takiej
tej perspektywy patrząc, okej, moje życie nigdy nie będzie zależne. Przy mnie zawsze ktoś będzie musiał być, abym ja się mógł ubrać, abym ja mógł usiąść na wózek, abym mógł się najeść i wszystkie rzeczy wokół siebie zrobić. Ale to słowo niezależność można też zdefiniować sobie troszeczkę inaczej, bo jeżeli ja w sposób świadomy, w pełni, po prostu od początku do końca zgodny ze mną, zarządzę sobie tą przestrzenią, tak aby maksymalnie czuć się komfortowo w tym moim życiu, w tej mojej przestrzeni wokół mnie, to z mojej perspektywy to jest duży przejaw niezależności w życiu. Ja pamiętam, co to znaczy mieszkać w mieszkaniu, gdzie aby wyjść z domu, trzeba było pokonać 13 schodów. To było bardzo niezależne życie. Ja wiem, jak zyskałem dużo, jeśli mam, jak zyskuję dużo, jeśli mam kogoś wokół siebie, kto mi pomoże te najbardziej podstawowe rzeczy ogarnąć. I idąc dalej, tak jak sobie każdy z was tutaj, także osoby zdrowe, które nas oglądają, to też nie każdy może z pełnosprawnych powiedzieć, że jego życie jest w pełni niezależne. Jesteśmy zależni od banku, któremu być może musimy zapłacić kredyt, jesteśmy zależni poniekąd od naszego pracodawcy, od żony, od dziecka. To nie jest tak, że my jesteśmy po prostu jak bezludna wyspa i sami sobie tylko sterem i okrętem. Chodzi o to w życiu, żeby ta niezależność dawała nam po prostu chęć do rozwoju, żeby to dawało nam tą przestrzeń właśnie do tego, aby wzrastać. I o czym mówiła Agnieszka, ten asystent osobisty. To jest szalenie ważna rzecz. Ale są też osoby, które z asystenta nie skorzystają, albo skorzystają inaczej niż się nam wydaje. Dla tej osoby to będzie po prostu przywrócenie pewnej godności, tak? I to też jest przejaw niezależności. Nie musimy mieć, wiecie, perfekcji, bo perfekcja nie istnieje, ale to nie może być tak jak dzisiaj, bo dzisiaj, powiem wam szczerze, o niezależności takiej nawet na pół gwizdka, to w naszym kraju bardzo mało osób może powiedzieć, że jej doświadczy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Poczekajcie, sprawdzimy, czy za 5 sekund mój radar zacznie działać tak, jakbym chciała i będziemy wiedzieć, czy mamy tutaj powiadomienie dźwiękowe. Dobra, działa, elegancko. Na przyszłość, jak usłyszycie ten dźwięk, to znaczy, że tak. Już naprawdę trzeba No dobrze, kończyć. No to panie Bartku. To czas start. Jeśli chodzi o to, czym dla mnie jest niezależne życie, to myślę, że całkiem dobrą definicję natrafiłem już, jak byłem dzieciakiem i kiedyś trafiłem na obóz w takie miejsce, które zresztą bardzo ładnie się nazywa, patrząc z punktu widzenia tego pytania, czyli Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku. I to miejsce miało takie motto, że niezależne życie jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie samodzielnie podejmować decyzje, choćbyśmy byli w stanie je podejmować powiekami. I myślę, że to jest całkiem dobra definicja tego, o czym my tak naprawdę dzisiaj mówimy. Tak? To znaczy, że to niezależne życie jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie samodzielnie decydować o swoim życiu, nawet jeśli robimy to przy pomocy asystenta, nawet jeśli robimy to przy pomocy różnych innych, likwidacji różnych innych barier. No bo tak, jeśli chodzi, przejdźmy teraz do tej drugiej części pytania, czyli no co państwo może zrobić, żeby to niezależne życie dla osób z niepełnosprawnościami było dostępne. No to już wspomniana została asystencja osobista. No i to jest szalenie istotny aspekt i no nasze prawo po prostu. Tak, to znaczy niewspomniana jeszcze została konwencja o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, czyli dokument, który Polska podpisała 10 lat temu, ratyfikowała i który do dnia nawet dzisiejszego 11. nie jest wprowadzony. Nawet 11 już w tym momencie. Ja, przepraszam, zatrzymałem się na tej 10. rocznicy. No i cóż jeszcze, likwidacja barier to jest jakby kolejna rzecz, którą państwo może zrobić, bo mamy dostępność plus, ale to no jeszcze naprawdę nie jest tak wiele, jak mogłoby być. Ta dostępność plus też nie wszędzie, powiedzmy, wchodzi równomiernie i tak jak trzeba, nie jest odpowiednio egzekwowana. Myślę, że o tym jeszcze będzie albo szansa dzisiaj pogadać, albo nie dzisiaj, ale jest to ważny temat. No i oprócz tego wspomagane podejmowanie decyzji również dla osób choćby z niepełnosprawnością intelektualną, no, które potrzebują na przykład tego, żeby przedstawić im
skutki danej decyzji, zanim ją podejmą, tak żeby mogły rzeczywiście wybrać pomiędzy kilkoma opcjami. Ale oprócz takiego aspektu, powiedzmy, wzmacniania wolności jest jeszcze aspekt socjalny. I moim zdaniem on jest bardzo ważnym aspektem niezależnego życia. To znaczy, co z tego, że ja będę miał absolutną wolność do zrobienia wszystkiego i będę miał nawet asystenta, który mi to pomoże zrobić, jeśli ja nie będę miał za co tego zrobić, tak? W tym sensie, jeśli nie będę miał wszelkiego rodzaju środków finansowych. I jak najbardziej wsparcie socjalne również jest ważnym elementem i na pewno takim, o którym warto również pamiętać, bo to wsparcie socjalne, to bezpieczeństwo, to poczucie takiej poduszki finansowej jest niezbędne wtedy, kiedy na przykład szukamy pracy i rzeczywiście chcemy się aktywizować. Bez takiego poczucia bezpieczeństwa łatwiej jest się nam wycofać z działalności. Tyle ode mnie. I tyle, elegancko. Dziękuję bardzo. Ja mam, Piotrze, taki pomysł, nie wiem co ty na to, że przy drugim pytaniu, które zadasz ty, może najpierw, żeby Agnieszka miała teraz możliwość posłuchania najpierw kolegów, może kogoś wytypujesz z chłopaków. Ja myślałem, żeby w odwrotnej kolejności teraz. Ja też tak myślałam. Widzisz, porozumienie. To ja tylko zostanę w tym samym miejscu. Tak, ty zostaniesz w tym samym miejscu, a później będziemy jeszcze kombinować inne kolejności. Kolejne pytanie dotyczy sposobu i trybu nowelizacji ustawy o świadczeniu wspierającym, takiej kwestii, która budziła spore debaty, dyskusje, kontrowersje i wydaje nam się, że potrzebna jest szybka jej nowelizacja, ale też sposób jej wprowadzenia, tak żeby uwzględniał różne głosy, więc jak widzicie to, kiedy ona mogłaby i w jakim trybie zostać znowelizowana, oczywiście zakładając ten przez nas wymarzony scenariusz dnia 16 października. To kogo wywołujesz, Bartka? Bo ja tu, wiesz, z tego co rozumiem, odwrotna kolejność, tak, więc tak. Bartosz, Łukasz. Dobra, go. Strasznie obszerne pytanie na 3 minuty, ale no cóż, no to taka nasza rola tutaj dzisiaj. Jeśli chodzi o to, co należy zrobić, no wydaje się, że jakby jeśli chodzi o sam proces legislacyjny, jesteśmy w takiej sytuacji, w której no to świadczenie wspierające ma wyjść zaraz dosłownie, tak od 1 stycznia. W związku z tym pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić i którą trzeba zrobić tak, żeby zabezpieczyć jakby ten pierwotny byt wielu osób z niepełnosprawnościami, to jest takie wprowadzenie rozporządzenia do ustawy wprowadzającego odpowiednią skalę orzeczniczą w taki sposób, żeby uwzględniała ona, ta skala, nie tylko i wyłącznie to, co uwzględnia teraz ta zaproponowana pierwotnie przez ministra Wdówika, czyli to, na ile samodzielnie ktoś jest w stanie wykonać daną czynność, ale to, czy również jest w stanie ją wykonać bezpiecznie, kiedy ją wykonuje samodzielnie, i to, czy nie wymaga to od niego na przykład bólu. A więc to dokładnie, co zgłaszała strona społeczna przy konsultacjach społecznych, przy poprawkach zgłaszanych przez stronę społeczną, to na pewno musi się stać teraz zaraz, bo to może się stać teraz zaraz. Natomiast jeśli chodzi o sam proces nowelizacji, rany koguta, niezależnie od tego, że mamy że ta ustawa wchodzi 1 stycznia i trzeba ją tak naprawdę by było znowelizować szybko, to tak naprawdę to, co trzeba zrobić, to porzucić pewien styl nowelizowania ustaw, styl polegający na tym, że robimy to natychmiast, w ogóle najlepiej projektem poselskim, bez żadnych konsultacji społecznych. No nie bez powodu hasło ruchu osób z niepełnosprawnościami, ruchu niezależnego życia, to jest nic o nas bez nas. W związku z tym absolutnie taka jakby nowelizacja tego typu ustawy powinna być jednym z priorytetów pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, no ale powinna być takim priorytetem, który zostanie wykonany właśnie przy użyciu konsultacji społecznych, tak? I żeby rzeczywiście tamta strona społeczna mogła zostać wysłuchana, jeśli chodzi o bolączki, jakie ta ustawa powoduje już w tym momencie. Bo jasne, ona rozwiązała, tak w ogóle powiedzmy sobie szczerze, że ona rozwiązała wiele problemów. Choćby kwestię tego, że osoby, które na co dzień opiekują się osobami z niepełnosprawnością z rodzin, no mają w tym momencie, nie są niewolnikami tej sytuacji, nie muszą tylko i wyłącznie być przy tym dziecku, mogą również podjąć pracę. Tak, to jest rzecz, która stała się i która jest bardzo, bardzo ważna. Ale jednocześnie jakby mamy w tym momencie tak wiele problemów związanych z tą ustawą,
że no, trzeba będzie, żeby ona rzeczywiście podległa konkretnej nowelizacji, żeby żadna grupa nie została wylana z kąpielą przy okazji takiego no, reformatorskiego ruchu, ale bardzo, bardzo ważnego już w tym momencie. Dziękujemy. Patrzcie, jaki zdyscyplinowany. Idealnie. Idealnie. Panie Łukaszu. Szkoda, że nie... Poczekaj, bo muszę włączyć moment, start. Już, ale moje brzęcze, a twoje nie. Wielka szkoda, że nie ma dzisiaj tutaj pana Wdowika, bo ja bym z chęcią zadał mu to pytanie i zadał mu też drugie pytanie, co nim kierowało, aby tak bardzo po prostu nas upodlić, bo ta ustawa tak naprawdę wywraca cały system do góry nogami, bo dziś tymi ścieżkami wprowadzany jest nowy system orzecznictwa. Ten system już dzisiaj był chaotyczny. Od 1 stycznia ma być jeszcze bardziej. Zobaczcie, który dzisiaj jest 12 października? 11 października? A my ciągle nie wiemy, co jest w tym rozporządzeniu. My ciągle nie znamy tak naprawdę skali, bo ponoć ma się zmienić. Słuchajcie, to nie może tak wyglądać. I a propos tej ustawy, no wiadomo, mleko się rozlało. Tak? My jako opozycja chcieliśmy prowadzić szereg poprawek, które miały ucywilizować tą jakże złą ustawę. No nie udało się, oczywiście mają większość, więc odrzucili wszystko jak leci, to nawet w sumie to chyba nawet tego nie czytali, no bo po co kto im dzisiaj cokolwiek może zrobić, ale 15 pokażemy im, że możemy im coś zrobić. I trzeba tą ustawę jakkolwiek poprawić. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że jest tutaj jedna z inicjatorek w ogóle protestu, który Agnieszka Szpira, która najpierw napisała bardzo dosadny, ale prawdziwy, szalenie artykuł i to pociągnęło za sobą lawinę wydarzeń. I jakby u samego fundamentu powstania tak naprawdę potem świadczenia wspierającego było to, że osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, chcą móc pracować. A nam mówiono przez wiele lat, że nie można zmienić ustawy o świadczeniu pielęgnacyjnym, bo zapis jest tak skonstruowany, że tam nie da się nic wstawić. Po prostu musi być, albo ktoś się opiekuje i nie pracuje, albo po prostu nie dostaje świadczenia. I co się stało? Przy pracy nad ustawą o świadczeniu wspierającym nagle się okazało, że można tą przesłankę po prostu wykasować, umożliwić i powstawiać, co tam się tylko chce. Oni nas po prostu robią w balona cały czas. My musimy ucywilizować tą skalę, jak największą liczbę osób, jakby umożliwić im pobieranie tego nowego świadczenia, ale nie bójmy się słów, my musimy w końcu zacząć myśleć szeroko, systemowo, bo ten system nie może być, tak jak powiedział Bartek, po prostu robiony na ślinę i sznurek i na łapu-capu. Tu ktoś krzyczy, to mu coś damy, a tak naprawdę szerszy obrazek jeszcze bardziej nam się rozmywa. My musimy mieć sensowny system orzecznictwa i świadczenie wspierające, czy pielęgnacyjne, czy jak sobie to nazwiemy, powinien być jako jeden z elementów ważnych, ale jednak jednym z, bo świadczenie wspierające i super. Koniec. Kropka. Szybko mi bardzo. Głos oddaję Agnieszce. Widzisz? Jeszcze miałem 5 sekund. Nie miałeś 5 sekund, tylko mi się zamówił telefon. Pani Agnieszko, zapraszamy. Dobrze, dziękuję. Moi drodzy, no cóż ja mogę dodać po wypowiedziach kolegów? Tylko potwierdzić to, co oni mówili. I chcę na początku dodać, że wydawało się, że nasz grupa osób z niepełnosprawnością nie jest w stanie nic podzielić. No a jednak udało się rządzącym to zrobić, ponieważ ten projekt, ten pomysł o świadczeniu wspierającym po prostu nas skłócił ze sobą. I musimy teraz przede wszystkim wspólnie usiąść, porozmawiać, bo my tutaj w Trójce mówimy jako osoby z niepełnosprawnością ruchową, ale nie możemy zapominać o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Jak rozmawiam z rodzicami dzieci czy osób dorosłych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, to dokładnie ta grupa ma nam więcej obaw, jeżeli mówimy o świadczeniu wspierającym. Więc nowelizacja tej ustawy, oczywiście
musi być zrobiona jak najszybciej, ale przede wszystkim w mądry sposób i w taki, gdzie mamy konsultację z szeroko pojętym społeczeństwem osób z niepełnosprawnością. Co jeszcze? Mamy obawę oczywiście o samą punktację, czyli rodzice bądź osoby z niepełnosprawnością boją się tak zwanych uzdrowień, a wiemy, że takie rzeczy już się dzieją przy orzeczeniach wydanych czasowo na przykład. Co więcej, podejrzewam, że będą kolejne kolejki, ponieważ warto przy tym temacie wspomnieć o tym, że przy zniesieniu kresu pandemicznego od 1 lipca kolejki wydawania orzeczeń obecnych się po prostu wydłużyły. U mnie w Gliwicach jest 3,5 tysiąca osób, a tylko jeden lekarz orzecznik dla osób dorosłych i jeden dla dzieci. Więc obawiam się, że przy nowym świadczeniu w nowych komisjach ten problem będzie tylko i wyłącznie narastał. No i jeszcze jedna kwestia, że dla tej grupy, która uzyska tą najmniejszą skalę punktową, a nie największą, to tak naprawdę finansowo część z tej grupy, która wybierze świadczenie wspierające, wręcz straci w kontekście oczywiście całej rodziny, czyli osoba z niepełnosprawnością plus opiekun. I tak na dobrą sprawę nie daje nam to niezależności finansowej, takie osoby z niepełnosprawnością, i koniec. Tylko my dalej jesteśmy związani finansami z koniec. Naszym opiekunem. Uwaga, muszę postawić kropkę. Tak. No dobrze. To kolejne pytanie, no jak, te 3 minuty to jest okej, czy za krótko? O, wy byście jej w godzinę mogli tutaj nam opowiadać. Jest okej. Dobrze. To teraz trzecie pytanie, 3 minuty i ja sobie tutaj wymarzyłam, żeby poprosić Łukasza, żeby nie było tak, że on jest zawsze w tej uprzywilejowanej pozycji środkowej, więc ze środkowego rozgrywającego idziesz na pierwszy front, ale pytanie ci się bardzo spodoba. Tylko muszę sobie, wiesz, minutnik ustawić już od razu. Łukaszu, od kiedy zacznie obowiązywać ustawa o asystencji osobistej, mój kochany? To nie jest proste pytanie, ale spodobało mi się to pytanie. Wiecie, mamy w Polsce taki przez ostatnie 8 lat taką manierę, że ustawy są gdzieś tam tworzone przy jakimś podstoliku, potem może nawet komuś to przedstawią na więcej niż 24 godziny. Przed przejściem przez Sejm. Ustawa o asystencji osobistej to jest ustawa, która musi pogodzić bardzo wiele osób. To jest ustawa, która bardzo mocno będzie wchodziła w nasz system wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To jest ustawa, która powinna być bardzo mądrze przemyślana, ale bez zbędnej zwłoki. To nie może być coś, co będzie za 5 lat, za 10. Nie, 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 nie. To powinno być coś, co w sposób, na pierwszym kroku na pewno powinniśmy w ogóle po prostu doposażyć wreszcie środkami całość tego przedsięwzięcia, bo różne są jakby badania, ale żeby zaspokoić potrzeby osób z niepełnosprawnościami w całym kraju, potrzebujemy nawet może 10-15 miliardów złotych. I jak sobie patrzę z jednej strony, że to jest dużo, ale z drugiej strony jak sobie patrzę, gdzie te pieniądze są rozpływane na dużo mniej wartościowe rzeczy, to myślę sobie, że te pieniądze muszą się w końcu znaleźć. Jedna rzecz też nie daje mi spokoju, że jeśli mówimy o odpowiedzialnym podejściu do tematu, to według szacunków, aby wprowadzić ustawę o asystencji osobistej na szeroką skalę, w takiej skali, jak to jest chociażby na Zachodzie, to my potrzebujemy 200 tysięcy osób, które tego typu usługi będą w stanie świadczyć. I ja sobie nie wyobrażam teraz stanąć przed wami i powiedzieć, słuchajcie, 15 zdobywamy rząd, 16 świętujemy, a tam 20, kiedy tam Duda zaprzysięży, od razu po tygodniu robimy ustawę o asystencji osobistej. To jest moim zdaniem nieodpowiedzialne. Ten temat musi
iść bardzo szybko. My musimy skorelować to oczywiście z systemem orzecznictwa, no bo przecież musimy tych asystentów jakoś przepisywać, ale przede wszystkim te środki, które są potrzebne, a są niezbędne, muszą się znaleźć od razu. One muszą być zablokowane, czekać tylko na to, co wspólnie z dialogiem społecznym po prostu zostanie wypracowane, bo te rzeczy często już są w skali makro, w skali lokalnej gotowe, tylko tam po prostu te systemy grantowe to rozwalają co pół roku na nowo i trzeba to w końcu wziąć do kupy, spiąć, doposażyć pieniędzmi, wprowadzić ten dekalog asystencki i wdrożyć, ale bez zbędnej złoty. Ale kiedy? Czy to będzie za miesiąc, czy za pół roku? Chcę być odpowiedzialny i nie podam wam konkretnej daty. No i koniec. Proszę uprzejmie, jak się pięknie wyrobił nam kandydat. To żeby Bartek złapał jeszcze chwilę oddechu, to ja oddaję głos Agnieszce. Dzięki bardzo i proszę też o zatrzymanie mnie, bo ja tutaj nie słyszę wielu rzeczy, jak mówię. Więc tak, no jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej to 40 nasz konkret. Mówię o tym, że wprowadzimy w dni naszego rządu ustawę o asystencji. Więc to faktycznie jest konkret, ale mamy problem ze znalezieniem asystentów. To, o czym mówił Łukasz. U mnie w mieście działa w jednej ze szkół policyjnych kierunek asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. I wyobraźcie sobie, że od 11 lat ta klasa się nie utworzyła. Dlatego, że nie ma wystarczającej ilości chętnych. W tym roku zgłaszały się 2-3 osoby, więc nie zostaje to otwarte. I teraz skąd to się dzieje? Dlatego, że osoby w zawodzie nie chcą pracować? Nie do końca tak. Chodzi o właśnie dziurę w systemie, czyli ten program, o którym wspominałam wcześniej, działa przez kilka miesięcy roku. Jeżeli zostanie to wprowadzone ustawą, to mamy zapewnioną ciągłość. Tu już jest pierwszy punkt naprawy tej asystencji, o którą my zabiegamy na start. Faktycznie trzeba będzie przede wszystkim przeszkolić ludzi, znaleźć tych chętnych, dać im godziwe wynagrodzenie, kodeks stworzyć asystenta, ponieważ no, nie wyobrażamy sobie, żeby na przykład ktoś nie mógł przedstawić świadectwa o niechalaności. My tę osobę wpuszczamy do domu, do naszej łazienki, do naszej sypialni. Minutka, Agnieszko. I ustawa o asystencji przede wszystkim musi wspierać osoby z niepełnosprawnością w sposób logiczny, czyli być mimo wszystko zależne od funkcjonalności danej osoby z niepełnosprawnością. A mi się marzy taki system, jak mamy w Danii, w innych krajach skandynawskich, gdzie po prostu ten asystent jest naszymi rękami i nogami i robi to, co byśmy byli w stanie zrobić, będąc osobą sprawną. Już? No proszę, jaka zdyscyplinowana. 20 sekund nam zostawiła, to pięknie, co prawda? Co my z tym czasem zrobimy? Słuchaj, przebalujemy go. O, i proszę uprzejmie, Bartku, lecisz. No, myślę, że jakby sporo wątków już zostało wyczerpanych, więc ja tylko podejmę jakby to, co w sumie usłyszeliśmy, czyli to, że jednak ta ustawa powinna być wprowadzana dość ostrożnie, w takim sensie nie szybko, ale, co jest istotne, mamy już dla niej dwa punkty wyjścia. To znaczy mamy punkt wyjścia, jeśli chodzi o projekt, który został napisany rękami społeczników, choćby związanych z protestem 2119, oraz mamy jakiś tam, nie wiemy do końca, jak bardzo istniejący projekt z Kancelarii Prezydenta, który równo 650 dni temu prezydent zobowiązał się złożyć. Projekt Enigma 650 dni temu powinien zostać złożony już, czyli mamy to no, trochę więcej niż 2 lata już od czasu tej obietnicy i trochę ponad 3 lata, od kiedy minister Wdówik obiecał zrobić to w rok. Ale dość o nieobecnych.
Jeśli chodzi o ustawę, to wydaje się, że ze względu na to, że te dwa punkty wyjścia są i dodatkowo tak czy siak trzeba będzie przeprowadzić konsultacje społeczne, to naprawdę powinien być ważny punkt mówienia o niepełnosprawności, to wydaje się, że tego typu ustawa powinna powstać i zostać uchwalona w ciągu 2-3 lat. Natomiast co będzie ważniejsze potem, to jakby dopiero w momencie, w którym ta ustawa zostanie uchwalona, dopiero w momencie, w którym będzie podstawa prawna, dopiero wtedy będzie można rzeczywiście szkolić tę armię asystentów osobistych całą potrzebną. Tak? I w związku z tym ważne jest to, że jeśli ta ustawa ma wejść w życie i zacząć działać dla osób z niepełnosprawnością w ciągu tej kadencji, no to trzeba wprowadzać ją jak najszybciej, ale właśnie po to, żeby móc już to szkolenie zaczynać jak najszybciej. No i ostatnia sprawa, czyli kwestia finansów tutaj poruszona przez Łukasza. Minutka. To do tej kwestii finansów chciałbym się odnieść w taki sposób. Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości musiał z okazji sporu o aborcję w Polsce zacząć być miły dla osób z niepełnosprawnościami i pokazać, jak to będzie wspierał te osoby, jak to jest za życiem, tu wielki cudzysłów, no to powołał coś takiego jak Fundusz Solidarnościowy. Ten Fundusz Solidarnościowy w dniu dzisiejszym jest przeznaczany na trzynastki i czternastki i wydaje się, że tak naprawdę to nie jest przeznaczenie tego funduszu. Ten fundusz naprawdę powinien zgodnie z tamtym początkowym przeznaczeniem wrócić na finansowanie potrzebne osobom z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim właśnie asystencji osobistej. A ten fundusz to jest 20 do 25 miliardów złotych rocznie. Więc no to tyle w tym zakresie, wydaje się, że też mogę już skończyć. Wspaniale. O, no pięknie, akurat tutaj będzie mi brzęczał minutnik. To faktycznie przekazujemy serdeczne pozdrowienia kancelarii i zapraszam wszystkich naszych oglądaczy i słuchaczy na Twittera tudzież X-a. Tam mamy taki wspaniały profil, słuchajcie, żeby nic tutaj nie zepsuć. Ustawa o asystencji osobistej OZN teraz. Tam prowadzimy codzienny licznik, tak, który przypomina, że kancelaria obiecała projekt już pod koniec 2021 roku. Jeśli mogę, Bartek tutaj wspomniał o Enigmie, czy Agnieszka wspomniała. Powiem wam, że jakbyśmy tą Enigmę z II wojny światowej mieli właśnie takich specy jak w kancelarii pana prezydenta, to nie wiem, czy rozszyfrowaliby chociaż jeden ukryty. Aż ty śmieszku, ty śmieszku. No dobrze, kochani. Ja też chciałem wam podziękować za te zwięzłe wypowiedzi, bo to oznacza, że prawdopodobnie będziemy mieć przestrzeń na pytania tutaj z sali, więc też już chciałem zaprosić do pomyślenia od nich i także przypomnieć, że osoby, które oglądają nas online, mogą w komentarzu na wydarzeniu na Facebooku napisać swoje pytanie. I raz jeszcze dziękujemy tłumaczom, migaczom naszym wspaniałym. Tak. No dobrze, to przejdźmy do kolejnego pytania i ja do swojej kolejności wrócę, czyli Agnieszka, Łukasz i Bartosz w tej kolejności, więc już żebyście mogli się przygotowywać. A pytanie brzmi tak. Obecny system wspierania osób z niepełnosprawnościami potrzebujących intensywnego wspierania opiera się głównie na nieodpłatnej opiekuńczej pracy rodzin lub pobycie w domu DPS-ach. Czy ten system jest dobry dla osób z niepełnosprawnościami? Jeśli nie, w jaki sposób należy go zmienić? I uwaga, włączam czas start zegarek. I pani Agnieszka, zapraszam. Aga, pierwsza. Dla mnie to jest pytanie retoryczne. Ponieważ oczywiście, że obecny system absolutnie nie jest wspierający. I nie jest dobry. Ja mieszkam z rodzicami, mam 43 lata. I mimo tego, że kocham ich bardzo i wzajemnością, uwierzcie mi naprawdę, chęcią bym się wyprowadziła, tylko mnie po prostu na to fizycznie nie stać. Mimo tego, że jestem osobą pracującą, jestem w Radzie Miasta, no to licząc takie podstawowe 10 godzin nawet, nie licząc nocy, to ja bym potrzebowała zarobić około 12 tysięcy, żeby móc opłacić kogoś sobie do pomocy. Więc absolutnie należy to zmienić.
ponieważ takie osoby jak ja, w większości, nie mówię, że tak jest w procentach, faktycznie mieszkają z rodzicami i ci rodzice, wyobraźcie sobie, że przez 40, czasem 50 lat nigdzie nie byli sami. Nie mieli ani weekendu, żeby móc wyjechać na wolne. Te rodziny często są przemęczone. No, wszystko kręci się, całe życie tej rodziny wokół osoby z niepełnosprawnością. I mi się czasami udaje robić takie wlepy dla moich rodziców, ale to wygląda jak praca w firmie logistycznej. I tak nie może być. Ostatnio jako radna miałam taki problem do rozwiązania. Mieszkaniec mojego miasta zgłosił się do mnie z prośbą o pomoc, ponieważ opiekuje się siostrą po chorobie nowotworowej. Siostra ta jest osobą wymagającą opieki 24 na dobę, a u niego zdiagnozowano nowotwór. I musi iść teraz do szpitala. Wyobraźcie sobie, że dostała jego siostra przyjęcie do DPS-u na czwarty kwartał następnego roku. I przyznaję, tak, stanęłam na rzęsach, uruchomiłam wszystkie swoje kontakty i udało mi się pomóc. Udało mi się znaleźć dla niej DPS. No już, ale dodam, że zrobiłam to jako radna. Teraz wyobraźcie sobie, że nie mają takiej skutkowskiej przy sobie, bo w mieście danym jej nie ma. I po prostu ta kobieta co? Zostanie na ulicy, a nie zostanie pozbawieni jakiejkolwiek pomocy. Więc absolutnie nie może tak być. Gdy mówimy o kwestii finansowej, to wszyscy wiemy, że koszty związane z umieszczeniem osoby w DPS-ie są nieporównywalnie większe do świadczenia pielęgnacyjnego. Dzięki, Aga. Czy do tego, co minutnik bezlitosny, niestety tak to bywa, że muszę przerywać w takiej sytuacji. Już niestety koniec, tak. Dobra, dzięki. 3 minutki, dzięki wielkie. No to co, lecimy z Łukaszem? Tak, Łukasz, zapraszam. To jest pytanie retoryczne, które zadaliście. System, który działa dzisiaj, się nie sprawdza. I ja mógłbym tutaj wiele argumentów przytaczać, ale powiem jedną niechlubną statystykę. Liczba samobójstw rozszerzonych w Polsce diametralnie rośnie. I to nawet pomimo tego, że pan Ziobro zmienił kwalifikacje 3 lata temu w swoim Ministerstwie Sprawiedliwości i teraz policjanci, którzy jadą na takie wezwania, nie wpisują w rubryki większość tego typu przypadków, które się niestety w Polsce dzieją. Jeżeli mamy z jednej strony państwa, które tak się nazywa opiekuńczym, a z drugiej strony coś takiego, to chyba jednak jest coś mocno nie tak. I te rzeczy naprawdę trzeba w końcu poukładać, bo nie może być tak, żeby rodzice czy osoby bliskie, jeśli jest osoba z niepełnosprawnością, muszą podejmować bardzo trudne decyzje. Czy kontynuuję swoją karierę, czy siedzę z swoją najbliższą osobą w domu, by mu pomóc po prostu przeżyć. To nie może tak być. Państwo powinno być od tego, aby takie osoby dostrzec. I mówię tutaj i o osobie z niepełnosprawnością, i o osobach najbliższych, bo to zawsze, słuchajcie, komórka połączona. Ja mieszkałem w swoim domu rodzinnym, a od 11 lat już jestem na swoim, za to jestem z siebie po prostu dumny. To ja pamiętam, że każda sytuacja spięciowa w moim życiu wpływała na całą komórkę rodzinną. I mówiąc o osobach z niepełnosprawnościami, musimy mówić jako o całej tej komórce, o całym środowisku, gdzie tych osób jest tam mnóstwo zaangażowanych i to, co dzisiaj dostarcza tym ludziom państwo, czyli nie wiem, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wysyłanie do DPS-ów, jak ktoś jest z Rzeszowa, to wysyłają specjalnie do, nie wiem, do Świnoujścia, do Poznania, bo trochę inny przeliścik sobie tam większe stawki naliczają, to po prostu urągę jakimkolwiek standardom. I ja się dziwię, że mamy 2023 rok i my naprawdę musimy o tym mówić. Ja naprawdę się dziwię, bo słuchałem pana Wdowika, ile tydzień temu miał kongres, tak, PiS miało kongres i pan Wdowik wyszedł i powiedział, że on jest dumny z pracy, jaką wykonał.
że on jest po prostu, on jakby, że my powinniśmy jemu podziękować, że ktoś taki jak on stanął na drodze po prostu nam Polakom, że on po prostu i rząd Mateusza Morawieckiego po prostu to zrobił, tyle ile on zrobił. To jest niebywałe, no to jest po prostu niebywałe, a fakty po prostu są jakie są. Coraz więcej protestów, coraz więcej ludzi czuje się wykluczana w swoim własnym kraju. Ja kilka dni temu pikietowałem z ludźmi, którym się odbiera lek w Ogzogo i żeby ten lek otrzymać, oni chcą emigrować, muszą w sumie emigrować do Niemiec, bo tam jest lek za darmo, w Polsce, i kropeczka, trzeba, proszę w Polsce pana. Trzeba za to opłacić, bo i to grube miliony. I kropka. Dziękuję. Widzę, że znowu jest dobry moment na to, by chwilę poobgadywać nieobecnych, to znaczy ministra Wdówika. Był zaproszony. Był zaproszony, w związku z tym był, no, nie to jest jego strata, że go tutaj nie ma. Natomiast no, w niedawnym wywiadzie dla Integracji powiedział, że bardzo dużo się nauczył na swoim stanowisku i że ciągle się uczy. Myślę, że cytował tu klasyka, czyli prezydenta Dudę. Natomiast no, wydaje się, że jednak nie nauczył się wystarczająco dużo, żeby przyswoić sobie hasło deinstytucjonalizacji. I wydaje się, że to hasło jest hasłem, które jak najbardziej powinno nam przyświecać. No dlaczego? Mamy w tym momencie w Polsce 2015 zakładów typu domy pomocy społecznej. W nich mieszka około 115 tysięcy mieszkańców i mieszkanek. No wszystko to oznacza 115 tysięcy osób, które żyją według bardzo jasnej sztancy, dzień po dniu, zawsze z lokatorami, których sobie zupełnie nie wybrali, z planem dnia, za który zupełnie nie odpowiadają, który zostaje im narzucony schematem, jakim mogą przyjść do nich rozmaici terapeuci, żeby ich w jakiś sposób wspomóc, a nie tym, w jaki sposób oni chcą przeżywać dany dzień. No to oznacza 115 tysięcy osób w Polsce, które zostało de facto zamknięte w ten sposób, którym, trzeba to jasno powiedzieć, pozbawiani są praw człowieka, podstawowych praw związanych z wolnością osobistą. W związku z tym no to znaczy, że tak naprawdę te plany na deinstytucjonalizację to jest coś, czym jak najbardziej powinniśmy się zająć jak najszybciej. Planem na to mogą być, odpowiedzią na ten problem, powinno być mieszkalnictwo wspomagane. Powinno być przesunięcie tych naprawdę bardzo często znakomitych fachowców pracujących w DPS-ach, bo to też trzeba powiedzieć, że jakby DPS-y to nie tylko minutka Jordanów, tak, ale to są również sytuacje takie, znaczy to są również domy pomocy społecznej, w których czasami pracują bardzo empatyczni i sensowni, wykształceni fachowi ludzie. Tylko że ci ludzie naprawdę mogliby wspomagać osoby z niepełnosprawnościami w ich lokalnym środowisku, a nie w ramach instytucji. Tak samo ważne jest, żeby rodziny osób z niepełnosprawnościami nie musiały stawać się fachowcami w ich schorzeniach, tylko żeby mogli być po prostu ich rodzinami. Naprawdę wiele bym dał za to, żeby moja rodzina nie musiała fachowo się uczyć tego, z czym się wiąże przepuklina oponowodzeniowa, tylko żeby rzeczywiście mogli po prostu być moją rodziną, w czym są świetni, dużo lepsi niż w medycynie. No i tak. Ja jeszcze raz pochwalę. Urwaliśmy 6 sekund. Idealnie w czas, ale też pytanie retoryczne, ale mam wrażenie, że i też chciałem wam bardzo podziękować, że dało przestrzeń do podzielenia się takimi historiami, szczególnie dla osób, które właśnie nie siedzą w tych tematach, a oglądają nas z pewnością różne osoby i będziemy też to udostępniać, żeby pokazać ten aspekt życia osób z niepełnosprawnościami. Retoryczne, nieretoryczne, bardzo sprytne i właśnie po to, żeby można było to wszystko wypowiedzieć. Ja tylko przypomnę, że DPS to nie jest jakiś radosny all inclusive, jak się może komuś wydawać, bo pewnie niektórym osobom tak właśnie wydawać się może. No i będziemy może mieli chwilkę jeszcze na to, żeby sobie porozmawiać. Ja wjeżdżam z ciężką artylerią teraz. O. No. Dziękujemy za podzielenie się tym głosem. No dobrze, kochani, to teraz zrobimy tak, że znowu Bartek będzie tym pierwszym.
ostatni będą pierwszymi. I ja wchodzę z takim pytaniem dosyć ciężkim. W Polsce około 100 tysięcy osób jest ubezwłasnowolnionych. Czy instytucję ubezwłasnowolnienia w polskim systemie prawnym należy utrzymać, zreformować, czy po prostu znieść, Bartku? Czy byłbym złośliwy, gdybym to powiedział, że czasu 3 minut nie należy wykorzystywać, bo tutaj trzeba powiedzieć po prostu znieść i tutaj postawić kropkę. Ale skoro to jest takie pytanie otwarte, to może chwilę jednak o tej instytucji ubezwłasnowolnienia. Wyobraźcie sobie państwo, że dla prawa i dla państwa nagle stajecie się z dnia na dzień decyzją sądu nikim. Kimś, kto nie ma nad swoim życiem żadnej kontroli, kto nie może podjąć żadnej decyzji i jest to czynione tylko i wyłącznie w imię tego, żeby teoretycznie zabezpieczyć państwa bezpieczeństwo. Ten system absolutnie należy znieść natychmiast, zastąpić go wszelkiego rodzaju wspomaganym podejmowaniem decyzji, tak żeby osoby, które w tym momencie są ubezwłasnowolnione, mogły same te decyzje podejmować na podstawie wsparcia od asysty prawnej, od asystenta osobistego albo nawet od swojej rodziny, ale w taki sposób, że przedstawiana jest jasna, powiedzmy, opozycja pomiędzy dwoma możliwymi decyzjami do podjęcia i to ta osoba podejmuje decyzję. To się da zrobić nawet z niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkie tego typu podejścia są stosowane wszędzie indziej w Europie, tylko w Polsce przyjęło się, że to koniecznie musi oznaczać ubezwłasnowolnienie i wykluczenie z życia społecznego. To oznacza, że te 100 tysięcy osób zostało pozbawione na przykład prawa do głosowania. Dlatego jeśli ogląda nas ktoś tak swoją drogą, kto jeszcze nie jest zdecydowany, żeby głosować, to ja apeluję, żebyście państwo zagłosowali choćby z tego i wyłącznie powodu, że jest to państwa przywilej, jak widzicie, który może zostać odebrany decyzją sądu. I to decyzją sądu nie dlatego, że państwo coś zawinili, tylko dlatego, że staliście się państwo niepełnosprawni, czy po prostu macie państwo różnego rodzaju przypadłości, które towarzyszą na przykład wiekowi, po prostu osobom starszym. Więc w związku z tym myślę, że tutaj nie ma jakby na pytanie, czy znieść, czy zreformować, czy pozostawić, nie ma innej odpowiedzi niż znieść. Natomiast czym ją zastąpić tak, żeby to bezpieczeństwo osób zostało zapewnione? No przede wszystkim wspomaganym podejmowaniem decyzji. Tyle ode mnie. 30 sekund oszczędziliśmy. Brawo, pięknie. Tak, brawo dla tego młodzieńca. No dobrze, to ja oszczędzę jeszcze więcej. Tak? Bo ja nie jestem w stanie dodać nic ponad to, co powiedział Bartek. Instytucja ubezwłasnowolnienia to jest relikt przeszłości. Jeśli dobrze pamiętam, kiedyś to sprawdzałem w Europie, w Unii Europejskiej, nie ma kraju, gdzie jest w ogóle coś takiego, jak to, o co nas teraz pytacie. To trzeba po prostu wyrzucić i wprowadzić, tak jak powiedział Bartek, wspomaganie decyzji. I to, o czym powiedział, o tym bezpieczeństwie, to jest clue tego wszystkiego. I ja tutaj z chęcią ten czas zyskam, tak aby tutaj Natalia mogła później mieć minutkę opowiedzenia swojej perspektywy, bo mi się wydaje, że w tym obiegu społecznym takich prawdziwych historii jest za mało. My oprócz tego, że musimy zrobić system i zająć się od tej strony ustawowej, my musimy budować także tkankę społeczną. My musimy budować prawdziwą tak, edukację społeczną i pewną wrażliwość, że to dotyczy nie tylko tych 12% osób z niepełnosprawnościami, które dzisiaj mają już niepełnosprawność, tylko że to tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. Ja w trakcie kampanii wyborczej opowiadam, że ten system to jest polisa ubezpieczeniowa dla nas wszystkich, bo każdemu może w przyszłości się coś wydarzyć, lub będzie miał kogoś w rodzinie, komu będzie trzeba pomóc i nie daj Bóg, żebyśmy musieli podejmować trudne decyzje, więc oddaję, już chyba minutkę tylko. Minutka 17. Oszczędności, brawo. No dobrze, Aga, co dodasz? Cóż tu można dodać do wypowiedzi chłopaków? Jak najbardziej. Jestem za zniesieniem tego reliktu przeszłości, jak powiedział. Wspomagane podejmowanie decyzji.
To jest coś, na co powinniśmy postawić, ale uwaga, może to być napisane na kolanie. Czyli konsultacje społeczne szeroko rozumiane. Ponieważ naprawdę znam osoby, znam rodziny przede wszystkim, które mają dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, jeszcze do tego na przykład niemówiące, niesłyszące. Więc takich rodziców my też musimy wysłuchać. Znowu z innej strony. Znam kobietę, która została uzdrowiona wiele, wiele lat temu, a ona, przepraszam, co kolokwialnie cudzysłów, ale tylko nie widzi. I to bezwzględnienie jej wiele lat temu sprawiło, że po śmierci matki wylądowała z ogromnymi długami, będąc tego świadomą. Więc dla bezpieczeństwa każdej ze stron, i rodziców, ale i samych osób z niepełnosprawnością, naprawdę powinniśmy to zrobić z głową i przy konsultacjach społecznych, bez zasady nic o nas bez nas. Koniec? Koniec. No dobra, lecimy jak burza. To jedno z takich największych petycji założonych na takim naszym reklamach. Dobra, czas Akcja na reklamę. Demokracja prowadzi platformę, z którą zresztą Anna Tomaszewska się zajmuje, gdzie różne osoby mogą tworzyć własne apele i petycje i z tego korzysta też środowisko osób z niepełnosprawnościami. Jedną z pierwszych i największych 100 tysięcy podpisów petycji była petycja związana z pełnym prawem do zagwarantowania pełnego prawa do edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami różnymi, założona przez jedną z mam. I ja miałem okazję to prowadzić i czułem wagę tej sprawy, bo też tu ta edukacja została już poruszona i ona po prostu jest mega istotna i dla osób z niepełnosprawnościami, i dla całego społeczeństwa. No ale najlepiej pewnie, gdyby te perspektywy dwie się spotykały w jakiś sposób. Więc pytanie nasze brzmi, ale jeszcze powiem w jakiej kolejności, to może teraz, kto teraz zaczynał? Ja. To może Łukasz powinien zaczynać. No to zrobimy Łukasza, Bartosza i Agnieszkę. A pytanie oczywiście dotyczy edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. I to jest pytanie, jakie rozwiązanie dotyczące edukacji dzieci z niepełnosprawnościami znajdziemy w programie wyborczym waszych komitetów, waszych partii. I tu doszczegóławiamy pytanie, czy chodzi o edukację włączającą, specjalną, czy też system mieszany. I dlaczego dane rozwiązanie jest najlepsze dla uczniów i jak też i powiedziałem, dla społeczeństwa. W dokumencie pełnoprawni, który opublikowaliśmy w grudniu tamtego roku, jest cały rozdział o edukacji i o tym, że ta edukacja powinna być odpowiedzią na potrzeby dzieci i rodziców. I ja pochodzę z małej miejscowości i jak sobie przypomnę tamte czasy, to ówczesny dyrektor nie chciał mnie wpuścić do publicznej placówki. Powiedział, że placówka jest niedostosowana, że taka osoba jak ja powinna mieć indywidualne nauczanie w domu. Kto to w ogóle słyszał, żebym ja mógł chodzić do szkoły? Na szczęście moi rodzice tego dyrektora pogonili. Kolejny już mnie od września przyjął i dzisiaj to, że jestem tutaj z wami, to wynika także z tego, że przeszedłem tą ścieżkę edukacyjną w normalnych szkołach. Mi to się sprawdziło, ale ja znam wiele osób, gdzie szkoła specjalna będzie ich potrzebą, że to będzie dla nich najlepsze rozwiązanie. Mamy szkoły integracyjne, mamy publiczne placówki, w cudzysłowie normalne, aczkolwiek to słowo dziwnie brzmi w tym kontekście. Mamy edukację włączającą. Moim zdaniem odpowiedzialne państwo powinno dać rodzicowi i dziecku wachlarz możliwości. Bo to też jest czasem tak, że rodzic się myśli sobie, dobrze, no chce dla dziecka jak najlepiej, no ma znajomych, może sobie poradzić w zwykłej placówce. Tam się potem okazuje, że jak po miesiącu, po dwóch, że może niekoniecznie. I wtedy ten rodzic powinien mieć tą przestrzeń, żeby móc z dzieckiem pójść do innej placówki, bo też stan zdrowia
dzieci się zmienia, więc to wszystko jest, wiecie, bardzo płynne. I tutaj wachlarz edukacyjny powinien być bardzo dostosowany i jednak te indywidualne podejście powinno być w tym zakresie. Jeśli na przykład trzeba też poruszyć subwencję oświatową, która powinna wreszcie iść za dzieckiem. A nie tak, że jak się pojawia dziecko z niepełnosprawnością w szkole, to za te większe pieniądze dyrektor sobie dokupi komputerów, da na drugiego woźnego czy na inne rzeczy. Te pieniądze powinny iść realnie na poprawę sytuacji tego dziecka w danej placówce, a nie na wszystko inne. Dzisiaj jest odwrotnie i to trzeba po prostu zmienić, ale edukacja to jest coś, na co powinniśmy postawić, bo nie pomaganie się nam nie opłaca. Jeżeli człowiek ma pewien rozwój edukacyjny, przeszedł tą ścieżkę edukacyjną, to po prostu ten człowiek dużo więcej będzie mógł zyskać dla siebie, ale też dać z siebie nam tutaj w społeczności, bo my potrzebujemy tych ludzi. My nie możemy ich stracić po drodze. Dziękuję bardzo. Pięknie. Zaczynając może od odpowiedzi bezpośrednio na to pytanie. Najpierw edukacja mieszana, później idziemy w kierunku włączającej. To jest moim zdaniem dość oczywisty kierunek. Niemniej jednak ze względu na warunki społeczne takie, jakie mamy, w tym momencie jeszcze system mieszany. Natomiast jakby zaczynając może od kwestii właśnie tego, jakie mamy doświadczenia w ogóle z edukacją. Moje doświadczenia najpierw to jest edukacja integracyjna i słuchajcie Państwo, edukacja integracyjna bardzo często jest integracyjna tylko i wyłącznie z nazwy. To znaczy bardzo często w szkole tak naprawdę takie osoby z niepełnosprawnością spotyka z pewnego rodzaju getto. Nawet w tej ich małej, wymarzonej, dwudziestokilkuosobowej klasie sadza się te trzy osoby z niepełnosprawnością przy jednej ławce. Sprawia się, że one funkcjonują w ramach jednego takiego zamkniętego obrębu. To do nich podchodzi nauczyciel im pomagać, a czasami nawet niestety pomagać na klasówkach, co jest super źle widziane przez rówieśników. No bo jakby, no jak to pan tutaj pomaga tym osobom z niepełnosprawnościami, a nam nie pomaga. No i ta nierównowaga jest bardzo jasno widziana. Jeśli edukacja włączająca ma być sensowna, to jak najbardziej powinna się odbywać w taki sposób, że rzeczywiście te osoby są jakby normalnymi uczestnikami klasy. Kiedy kiedyś uczestniczyłem w konsultacjach społecznych w Ministerstwie Edukacji, jeszcze przed Czarnkiem, ale już za PiS-u, to była na wizytacji przedstawicielka Komisji Europejskiej, która bardzo się dziwiła, co to za w ogóle polski wymysł, ta edukacja integracyjna. Wiesz, wydaje się absolutnie kontrintuicyjna ostatecznie. Tak naprawdę tworzymy jakieś małe getto w obrębie tej klasy, zamiast rzeczywiście doprowadzać do tego, żeby te osoby mogły zostać włączone w obieg klasy. To jak najbardziej powinno być priorytetem edukacji włączającej i tego, co jak sobie wyobrażam taki system w przyszłości, to żeby ten system jak najbardziej działał równoważnie, ale oczywiście ze wsparciem, tylko że to wsparcie rzeczywiście w tych aspektach, w których jest wymagane. Bo czasami to jest tak, jak wspominał już Łukasz, czyli w taki sposób, że nie idzie za zwiększoną subwencją żadne dodatkowe wsparcie dla osoby z niepełnosprawnością, a czasami jest wręcz odwrotnie, na przykład osobie, która nie ma jakichś rozmaitych braków edukacyjnych, akurat umieszcza się ją w tej grupie z tytułu samej niepełnosprawności. Tak w takiej grupie, w której musi jeszcze chodzić na przykład na dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, bo tak, nie dlatego, że ma taką potrzebę, tylko bo tak, bo jesteś z niepełnosprawnością, to w takim razie chodź na te rewalidacje. W związku z tym no, ta edukacja włączająca musi być dużo, dużo lepiej pomyślana niż dzisiejsze szkoły integracyjne, które mają potencjał gettoizujący. Tyle ode mnie. O, idealnie, 2 sekundy zostało. Dziękuję. Agnieszko. Dzięki. Strasznie trudno być ostatnio, ponieważ powtórzę wiele kwestii, które chłopcy mówili. Przede wszystkim dostosowanie kary do ucznia, do jego możliwości fizycznych, psychicznych, do percepcji, do inteligencji. Więc nie powiem, że tylko szkoły integracyjne,
albo tylko szkoły specjalne. Absolutnie nie. Wybór należy zostawić rodzicom, uczniowi, ale przede wszystkim kontrolować subwencje, czyli to, o czym mówił Łukasz, żeby te pieniądze szły za ucznią i rodzic nie musiał bawić się w detektywa, na co te pieniądze zostały wydane i jak. Druga kwestia, dostosowanie po prostu szkół publicznych architektonicznie. Tu jest ogromny problem. Mamy wiele miejscowości, gdzie nie ma ani jednej szkoły pozbawionej barier architektonicznych. Ja, słuchajcie, w 1987 roku, gdzie moja mama, mnie zapisując, usłyszała, że jest wyrodną matką, że chce dziecko na wózku pchać do szkoły. Więc ja przeszłam ten cały etap. Moi rodzice na szczęście się upadli i ja chodziłam do tak zwanej normalnej szkoły. Wtedy nikt nawet nie marzył o integracji. W tej szkole były schody samego wejścia, więc moi rodzice sami zamontowali podjazd. Opłacali dwóch wóznych, którzy mnie nosili potem w starszych klasach do sali informatycznej. Poznałam to liceum, gdzie dopiero chyba w drugiej klasie to powstała winda. I to wiecie, co, czego mnie to nauczyło? Tego, że integracja właśnie polegała nie na tym, że ja byłam wyalienowana, tylko to koleżanka z klasy wyciągała mi ze szaty, wyciągała mi piórnik, nie dlatego, że musiała, tylko musiała. Ja się po prostu stałam częścią tej grupy. Więc jak dziecko nie pisze, to nie róbmy mu notatek, ale udostępnijmy mu ksero. Ale to jego zadanie powinno polegać na tym, żeby poprosić koleżankę o kolegę zeszyt z możliwości skserowania. Więc ta integracja musi iść w mądrze zrobiony sposób, dostosowany do dziecka, ale tak, żeby go ewentualnie ciągnąć z góry, dawać mu nowe możliwości, a nie zostawiać go na tym samym poziomie, albo wręcz ciągnąć w dół, bo po skończeniu szkoły on pójdzie w świat. Dobra, uwaga, muszę przerywać bardzo, bardzo brutalnie. Ale za to teraz od ciebie, Aga, zaczniemy kolejne pytanie. To w nagrodę, prawda? I to będzie jedno z moich ulubionych pytań. Jakimi sposobami należy wspierać funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy? No to wrócę do mojej ulubionej asystencji. Dla mnie to jest w ogóle sprawa kluczowa wielu tych aspektów, o których dzisiaj rozmawiamy. Ponieważ żeby wrócić do pracy, to muszę mieć kogoś właśnie, kto mnie bierze, myje, tam da zjeść, poprowadzi mój samochód. Więc nawet pracując zdalnie w domu, też szereg osób z niepełnosprawnością musi mieć kogoś, kto poda laptopa, kto go otworzy, kto poprawi rękę na myszy, bo na przykład spadnie, osoba nie ma siły, żeby ją podnieść. Więc to jest po pierwsze asystent. Po drugie, samochody. Tak, to jest to program wielu osób, który spędza sens powiek, właśnie osoby dostają informacje, czy dostały te wymarzone dofinansowanie do samochodu, czy nie. Czyli mówimy o takich osobach jak ja czy Łukasz, które poruszają się najczęściej na wózku elektrycznym, które jest dostosowane do nich, żadnym innym nie potrafią siedzieć. W samochodzie też trudno jeszcze utrzymać. Więc część środowiska osób niepełnosprawnością to osoby, które jeżdżą w samochodach dostosowanych do nich i wjeżdżają do nich wózkiem. Program SAM, chyba wszyscy wiemy, o czym my mówimy. Jestem ciekawa, jaki procent osób ubiegających się i składających wnioski przeszło weryfikację pozytywnie. Przypominam, że praktycznie nie było żadnej weryfikacji, tylko był kto pierwszy, ten lepszy. I można było dostać bodajże do 200 tysięcy dofinansowania. A przy dofinansowaniu do komputera mamy składać szereg wniosków.
Minutka. I masę rubryk. Jakoś jest to merytorycznie dobierane do potrzeby osoby. Więc asystencja, samochody dostosowane, wózki specjalistyczne, to wszystko się wiąże z dostępem do rynku pracy, a nie tylko sam pracodawca, który jest na końcu tej historii. Co więcej, jeszcze musimy dojść do tych edukacji, o których mówiliśmy przed chwilą. Więc na tę pracę składa się wiele czynników, a samo podjęcie pracy jest dopiero efektem końcowym i nie zgodzę się z tym, że osoby z niepełnosprawnością powinny dostawać oferty za najniższą krajową, a niestety w wielu przypadkach tak się dzieje. I się wyrobiła nam w czasie Agnieszka. No dobra, mistrzu, teraz ty. 30% osób z niepełnosprawnościami pracuje w Polsce. Średnia unijna to jest grubo ponad 50, a są i kraje, gdzie ta statystyka przekracza 60%. Dlaczego tak jest? Z wielu powodów. Nie ma asystentów, którzy by po prostu tym ludziom pozwolili dojechać do pracy. Nie ma ciągle edukacji na rynku pracy pod kątem pracodawców. W sensie pracodawcy nie wiedzą, że pracownik z niepełnosprawnością to nie musi być zawsze tylko i wyłącznie kłopotliwy pracownik, bo dzisiaj taka jest obiegowa historia w głowach wielu, wielu przedsiębiorców. No i wreszcie coś, czego nie potrafię zrozumieć i jak wam teraz o tym opowiem, to pewnie wy też się zaczniecie zastanawiać, jak może być tak, że system, który ma wspierać osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy, który jest zbudowany wokół PFRON-u, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami, jest tak naprawdę zarzewiem największej blokady dla tego systemu, bo dzisiaj PFRON, 80% budżetu PFRON-u w ogóle, to są kary przedsiębiorców, często dużych korporacji, za to, że nie spełniają wymogu 6% zatrudnienia w swojej firmie. I to są, słuchajcie, grube miliardy. Budżet PFRON-u to jest około 8 miliardów w tym roku. Kary to będzie 6 miliardów złotych. To niech mi teraz ktoś powie, jaki interes ma PFRON w tym, aby jednak te osoby z niepełnosprawnościami weszły na rynek pracy, bo przecież te kary będą mniejsze. Będzie mniej kasy do podziału. To nie może tak wyglądać systemem. Powinien być totalnie inny. Tutaj powinny być ulgi podatkowe. My powinniśmy promować przedsiębiorców, którzy otworzyli się na rynek pracy, jeśli chodzi o zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. I jest naprawdę duża grupa osób, która mogłaby wejść na rynek pracy, ale dzisiaj jest im to po prostu odbierane. I oczywiście są i patologie, bo są firmy, które zatrudniają hurtowo osoby z niepełnosprawnościami na niższe krajowe, biorą te różne dofinansowania, to trzeba w końcu ukrócić i dać jasny sygnał osobom z niepełnosprawnościami, że my was potrzebujemy także na rynku pracy. Czy to nie jest tak, że mamy o was tylko historyjkę, że jesteście biorcami systemów socjalnych? Nie. My mamy prawo was wesprzeć, ale mamy też na końcu prawo chcieć was na rynku pracy, żebyście wy w tych podatkach, jako po prostu Polacy, którzy pracują, oddali. I to jest moim zdaniem coś, co naprawdę zmieni cały system. No, idealnie, proszę Państwa. Co do sekundy. Dobrze. Bartku, już po wdechu. Leci. Dobrze. To zacząłbym od tego, że jest jeszcze gorzej niż mówili moi przedmówcy. To znaczy, że te 30% to nie jest wskaźnik osób pracujących, tylko wskaźnik aktywności zawodowej, czyli osób, które w ogóle pracy szukają. Czyli osób, które są i pracujące, i bezrobotne, poszukujące pracy z niepełnosprawnością. Czyli jest jeszcze gorzej. I to jest status quo, z którego musimy sobie bardzo jasno zdać sprawę. Oczywiście kwestia finansowania PFRON-u, żeby on nie był finansowany tylko i wyłącznie z kar, a w każdym razie, żeby te kary nie stanowiły takiej gigantycznej większości budżetu,
No to jest sprawa paląca, no bo w tym momencie no jasne, że żadnej instytucji, która utrzymuje się z jakiegoś źródła, nie zależy na tym, żeby to źródełko magicznie wysychało. W związku z tym no tutaj trzeba jak najbardziej odwrócić te tendencje, z tym się zgadzam. Natomiast są jeszcze dwie sprawy, które myślę warto poruszyć, bo ja mógłbym się długo zgadzać z przedmówcami. Natomiast sprawą, którą trzeba absolutnie jeszcze, do której trzeba wrócić poniekąd, no jest kwestia edukacji. To znaczy, no, jeśli państwa pracodawca chce zatrudnić, to prawdopodobnie pierwsze, co spojrzy, to spojrzy w CV, w którym jest wykształcenie i w którym jest również państwa doświadczenie zawodowe. W tym momencie, jeśli spójrzmy sobie na te kwestie właśnie szans edukacyjnych, czy najlepsze i w ogóle dobre licea w Polsce i w Warszawie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością? Rzadko. Jeżeli spojrzycie państwo, nawet jesteśmy w tym okresie wyborczym, więc łatwo się odnosi do tej statystyki. Gdzie państwo głosują prawdopodobnie? W szkole. Ile lokali wyborczych jest dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami? Poniżej 25%. To oznacza, że prawdopodobnie w związku z tym poniżej 25% szkół w tym kraju jest dostosowanych tak w ogóle bazowo do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To znaczy, że stopień wykluczenia edukacyjnego jest w ogóle dramatyczny. I w związku z tym to jest coś, co jest jedną z podstawowych przeszkód na rynku pracy, żeby ta edukacja rzeczywiście była jak najbardziej dostępna. I w tym kontekście również oczywiście asystencja, transport, usunięcie pułapki rentowej, to będzie kolejna sprawa, no ponieważ jeśli osoba z niepełnosprawnością ma jasny sygnał od państwa, że my ci zabierzemy jakieś pieniądze, jeśli ty trafisz na rynek pracy, no to w tym momencie na ten rynek pracy nie będzie miała podstawowej motywacji, żeby wejść. No to jest to słynne karanie za pracę, o którym tak mówią, przed którym tak drżą najczęściej liberałowie, jeśli mówimy o podnoszeniu podatków dla najbogatszych. To tu się naprawdę ludzi kara za pracę. W tym punkcie, w którym odbiera im się świadczenie za to, że podejmą pracę i podejmą ją na pełny etat. Dzięki. No jak pięknie. To mnie świeżbi, ale dosłownie 10 sekund. Ty też miałeś reklamę, autoreklamę, prawda? Dobra, to ja teraz mam autoreklamę. Słuchajcie, ja powiem jako pracodawczyni osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Pamiętajcie, drodzy pracodawcy, po pierwsze kompetencje. To nie ma znaczenia. Niepełnosprawność nie ma znaczenia. Liczy się kompetencja. To jest najistotniejsze. Tak sobie pomyślałam, że powiem. Piękna teraz mamy niespodziankę. Piękna reklama. Słuchajcie, niespodzianka jest taka, że tutaj Ania mi sygnalizuje, że jest sporo pytań z debaty, którą śledzą osoby online. Nie wiem, czy na wszystkie nam starczy czasu. W związku z tym ostatnie pytanie jest krótkie i będzie na nie minuta na odpowiedź, więc skracamy dystans. Tyle już w Parlamencie Europejskim, więc szykujcie się. Głęboki wdech. Ale po angielsku mamy gadać? Nie, bo tam są, tam po, w każdym języku można? Po polskim można. Więc odwrócimy tą kolejność, żeby poszło od Bartosza przez Łukasza po... Który ma tubalny głos w ogóle. Agnieszkę. Wow. Czy Polska powinna ratyfikować protokół fakultatywny do Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami? Proszę uzasadnić swoje zdanie. Go. Tak, ponieważ powinniśmy móc jako osoby z niepełnosprawnościami odwoływać się do prawa międzynarodowego i instytucji międzynarodowych w momencie, w którym te prawa są przez Polskę łamane, a są nagminnie. Koniec odpowiedzi. O, widzisz, mówiłam, że damy radę. Dobrze, pięknie. Tak, aż dziw, że to tak długo trwa. Dziękujemy. Skrócona wypowiedź znaczy o jej znaczeniu. Dziękuję. Tak. Aga? Bezdyskusyjnie, oczywiście, że tak. I to jak najszybciej. No i elegancko. Szanowni Państwo, zostało nam jeszcze jakieś mniej więcej 15 minut na dyskusję związaną z pytaniami z sali i z pytaniami z online'u, tak żebyśmy o 20 stąd mogli... Zniknęli. O 20 nas tu już nie ma, to żeby była jasność. Dziękuję. O, tak podzielone. Ojejku. Ja proponuję, ponieważ my się, z czego się bardzo cieszę, naprawdę bardzo zgadzamy, to aby po prostu rozdysponować tymi pytaniami, żeby może... Nie na każde pytanie każdy z naszej trójki, bo się pewnie nie wyrobimy. Tak, doskonały. Tak, bo jeszcze pewnie pytania z sali, tak. Czy inne wątki, więc...
To co, pospijaliśmy sobie z dzióbków i lecimy, tak? No, to będziecie się zgłaszać, to chcę odpowiedzieć, czy mamy wyznaczać. Wyznaczać. Dobra, to ty pierwszy. To Agnieszki, do pani Agnieszki, bo to jest dedykowane pytanie. Jak pani widzi proces certyfikacji asystentów osobistych, o których pośrednio mowa w postulatach Koalicji Obywatelskiej? I na to pytanie są 2 minutki. Czas, start. Przede wszystkim w tych szkoleniach powinny brać udział również osoby z niepełnosprawnością i środowisko opiekunów osób z niepełnosprawnością, ponieważ przez te wiele, wiele lat świadczyli pomoc nieodpłatną. Certyfikacja polegająca po prostu na ukończeniu tego kursu. Nie chciałabym tego kończyć jakimś egzaminem, jeżeli o mnie mowa, ale na pewno taki kurs, mówimy trochę samoobsługi, czyli podstawowych informacji, jak nie zrobić krzywdy danej osobie, ale też jak jej nie wyręczać, jak nie podejmować za nią decyzji, czego jej nie odmawiać. Podstawowe pytanie dla asystencji osób dorosłych, które gdzieś tam krąży w internecie, to czy jak osoba z niepełnosprawnością poprosi o kupienie kolejnego piwa, czy asystent ma jej prawo odmówić. I proszę sobie wyobrazić, że większość asystentów mówi, że tak. Więc te kursy, szkolenia są potrzebne. Niemniej uważam, że jako biorca tej usługi powinniśmy mieć też możliwość wskazania osoby i za podpisaniem oświadczenia powinna być dopuszczona możliwość zatrudnienia takiej osoby w asystencji. Ponieważ wiele znam takich sytuacji, gdzie mamy osoby, które nam pomagają od wielu, wielu lat, a faktycznie żadnego certyfikatu nie mają. Dziękuję bardzo. Akurat czas się skończył. Dobrze, to teraz ja, tak? Dobrze, no to sobie wybieram, a to pytanie. I to jest pytanie do wszystkich, więc zrobimy tak, że po prostu, no ono jest dosyć krótkie, zwięzłe, myślę, że tutaj nie będzie trzeba się jakoś szczególnie rozwodzić, więc dla wszystkich razem będzie 3 minutki. Tutaj od Bartka zacznę. Czy wszyscy kandydaci i kandydatka uważają, że przejście świadczenia na osobę z niepełnosprawnością jest okej i nie będą chcieli tego obrócić, Bartku? Obrócić z pewnością nie. To nie jest rzecz, którą należy zrobić. Z pewnością należy jednak zadbać o opiekunów i opiekunki, przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, którzy w tym momencie bardzo często mogą pozostać pozostawieni na lodzie, mimo tego, że na przykład wiele, wiele lat zajmowali się tą osobą, no i wypadli już na tyle z rynku pracy, że nie będą mogły na niego wrócić. W związku z tym zawracanie Wisły kijem na pewno nie, natomiast zadbanie o opiekunów i opiekunki stuprocentowo. Łukaszu? Jeżeli mamy poprawiać prawo, to powinniśmy nie zapominać o tych, którzy już dzisiaj coś otrzymują i nie może być tak, że będą mieć po prostu dużo gorzej, więc my powinniśmy myśleć przede wszystkim tutaj o tym świadczeniu wspierającym, aby poszerzyć grono odbiorców tego świadczenia, ale o osobach, które, słuchajcie, często poświęciły lata swojego życia. Obracamy czy nie obracamy? Proszę? Obracamy czy nie obracamy? Bo pytanie jakby dotyczy tego i tutaj jakby będę drążyć, tak? Czy nie będziemy odwracać tego? Nie będziemy odwracać. Doskonale. Ja jestem zdania, że powinniśmy i tak się mocno przyglądać budżetowi osobistemu, tak aby podmiotowość osób z niepełnosprawnościami była mocno zaakcentowana, ale osoby, które poświęciły tak wiele, nie możemy zostawiać na lodzie. Doskonale. Agnieszka? Nie odwracamy, ale zdecydowanie nie możemy pozbawić żadnej osoby, żadnej opiekunki, żadnej matki najczęściej
środków do życia. Mówimy o osobach, które mają na przykład 50 parę lat, od 30 lat nie są na rynku pracy i zostaną bez złotówki. Także nie odwracamy, ale nie zapominamy o właśnie tych osobach. Pięknie, pełna zgoda, dobry czas. To jest to, może co teraz przejdziemy do pytań sali właśnie, tak na zmianę. Dobra. Tutaj i też, bo nie wiem, czy mamy mikrofon, więc będziemy musieli w razie, że też będę cię prosił o pomoc, jak będzie jakiś specjalistyczny język, żeby powtórzyć, żeby osoby z transmisji osoba... A wiesz, że ja słabo słyszę? A może tak. Od Bartka, bo Bartek ma taki mobilny. Ale to osoby z transmisji nie będą słyszeć. I popsuł. Bez zamieszek, proszę. Na koniec, pops. Tu masz ode mnie... Bartka, mikrofon, to jest ja mikrofon. Głównie pytanie do ciebie, bo nie ukrywam, że bardzo podoba mi się jakby prawie wszystko, co mówisz i też jakby moje serce jest na lewo, ale powiedziałeś jedną rzecz, która tak naprawdę zamroziła mnie i chcę dopytać, czy dobrze usłyszałam, ewentualnie dać ci też szansę na to, żebyś mógł pomyśleć o tym. Moja perspektywa jest taka, że gdybym jako matka dwóch osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, moje córki Milena i Helena, gdybym miała czekać kolejne 2 lata na ustawę o asystencji, to ja w tej chwili wychodzę i się wieszam. Znaczy po prostu dla mnie niczym się to nie różni od tego czasu, który czekamy w przypadku Dudy. Więc nie chcę też tutaj wywoływać jakichś super kontrowersji, ale 2 lata czekania na ustawę, która jest właściwie prawie gotowa, gdyby wziąć pod uwagę poprawki do ustawy Dudy nawet, po prostu poprawki, które zrobiła strona społeczna, a brałam w tym udział, pozwalają wdrożyć tę ustawę, biorąc pod uwagę jeszcze dekalog o asystencji, właściwie od zaraz. I teraz ja nie rozumiem, dlaczego ja na wykończeniu właściwie psychicznym mam czekać kolejne 2 lata, czyli tyle, ile Duda mi kazał czekać, na to, żeby Lewica odpaliła projekt, który jest właściwie praktycznie gotowy z poprawkami strony społecznej. I dlaczego mamy robić od nowa te poprawki ze stroną społeczną, skoro one właściwie prawie są? I dlaczego to ma trwać 2 lata? Ja tego nie rozumiem. Znaczy ja się chcę powiesić szczerze, jeżeli miałoby tak być, że Lewica, którą kocham, mówi mi o 2 latach czekania na asystencję, to ja nie wiem, to ja nie idę na wybory. Chcę ci oddać głos, bo jakby bardzo mi się podoba to, co mówisz i super, super to jest, ale to jedno mnie prawie zabiło. Dobrze i prosimy o krótkie odniesienie się, chociaż rozumiem, że... Ja tylko dodam, że to samo pytanie właściwie bardzo podobne miałam tu na kartce, więc odkładam je, żeby nie dublować. Okej, króciutko, bo myślę, że nie ma co tutaj przedłużać. Wydaje mi się, że oczywiście... Też o tym wspominałem, ta ustawa jest, są przygotowane poprawki strony społecznej, natomiast trzeba pamiętać o tym, że no nie jesteśmy, jakby to środowisko, które poniekąd również reprezentujesz, Agnieszko, nie jest jedynym środowiskiem, które mogłoby wnieść coś do tej ustawy. W związku z tym jak najbardziej choćby skrócony proces konsultacji społecznych jest potrzebny. Powiedziałem 2 lata, wydaje mi się, że to jest po prostu bezpieczniejsza deklaracja niż jakakolwiek Duda, ale tak, bezpieczniejsza w takim sensie zawierająca większy margines choćby tego, jak będzie na przykład wyglądała wola polityczna w przyszłym parlamencie. Zrozummy to w ten sposób. Nie wyobrażam sobie, żeby po 2 latach ta ustawa nie była uchwalona i powinna być ona absolutnym priorytetem pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych od pierwszego dnia urzędowania. Absolutnym, czyli takim, że w momencie, w którym on tylko i wyłącznie obejmuje tekę, od tego momentu bierze ten projekt, siada do konsultacji, które jeszcze są niezbędne, po czym prezentuje ten projekt jako projekt rządowy natychmiast w parlamencie. Bardzo, bardzo bym tego chciał i wydaje mi się, że wola polityczna wszystkich partii powinna iść w tą stronę. Koalicja Obywatelska ma to w 100 konkretach, czyli twierdzi, że zrobi to w ciągu 3 miesięcy. Nie jestem aż tak optymistyczny, jeśli mamy zachować elementarne konsultacje społeczne. Elegancko. To ja mam teraz taką propozycję, żeby jeszcze jedno pytanie z sali. Najlepiej do Łukasza, bo Agnieszka odpowiadała, Bartek odpowiadał, wszyscy odpowiadali. To żeby chłopak nie był taki tutaj porzucony, osamotniony.
No dobra, to co? Damy Natalii. Jest taka sytuacja, dobrze, asystent, a gdzie mieszkania dla osób niepełnosprawnych? Ja na przykład nie mam możliwości zamieszkać tam, gdzie mieszkam dzisiaj, bo moje mieszkanie nie jest w pełni dostosowane do mnie i nie będzie z racji technicznych. To powinno być na równi z asystenturą, bo co z tego, że ja będę miała asystenta, jak wyląduję pod mostem. Czyli co? Czyli pytamy, co z, z mieszkalnictwem wspomaganym, tak? Oczywiście. Zgadza się, Natalia? Deinstytucjonalizacja. Mówiliśmy o tym troszeczkę, ale w 3 minuty ciężko jest o wszystkim opowiedzieć. To masz 3 minuty. Dobrze. Zdecydowanie mieszkalnictwo wspomagane to jest coś, do czego musimy dążyć. I tutaj są różne warianty. Lokalnie często już to się w ogóle nawet sprawdza, wynajmy, czy spółdzielcze, te różne rzeczy. Jakby te rozwiązania musimy zacząć wprowadzać od zaraz. To, o czym mówił Bartek, że jest 115 tysięcy osób zamkniętych w DPS-ach, no, to są liczby zatrważające. My mieliśmy DPS-y likwidować, a PiS przez ostatnie lata dobudowuje kolejne. I cieszy się tym pani Maląg, że dorzuca parę grosz. Oczywiście, że mieszkalnictwo wspomagane to jest coś, co musimy traktować na równi. Asystencja, deinstytucjonalizacja, to wszystko oparte na sensownym orzecznictwie. To są rzeczy, które musimy robić równolegle i już. Nie, to jest totalnie inaczej, więc pod tym postulatem i pod tym, co mówią przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, ja się nie podpiszę. Ja mam znajomego, już niestety świętej pamięci, który mieszkał z babcią. Chłopak, dziecięce porażenie mózgowe, 27 lat i babcia już po prostu nie dawała rady. Nigdy się nie mógł nim opiekować i przyszła opieka społeczna i on przez przypadek powiedział, że spał ostatnią noc na wózku, bo babcia nie dała rady go podnieść. Następnego dnia już był cały sztab ludzi, zabrali chłopaka a gdzie on powiedział, że dajcie mi asystenta, 1000 zł, ja sobie przyjdzie 2 godziny rano, 2 godziny wieczorem i się nie dało. Prosił prezydenta miasta, nie da się. Wsadzili go do DPS-u, gdzie umarł po roku, gdzie ten DPS kosztował 8 000 zł miesięcznie. Więc nie mamy z jednej strony 1000 zł, żeby człowiek mógł żyć na swoich warunkach, czuć się podmiotowo w swoim własnym domu, a wysyłamy go do DPS-u kawał dalej, gdzie on tam umiera i słuch o nim zaginął. Gdzie to kosztowało nas wielokrotnie. Więc jak najbardziej musimy odsuwać DPS-y. Pewnie nie zrobić tego z dnia na dzień, bo pamiętajmy o ludziach, którzy tam dzisiaj pracują, ale oni muszą płynnie zasilić te szeregi potrzebnych asystentów i opiekunów medycznych, bez których nie da się przeprowadzić znaczącej zmiany w naszym kraju. Plus myślę, że warto tutaj jednak dodać jedno zdanie. Jeśli mówimy o tym, że osoby z niepełnosprawnością są tutaj jak seniorzy w porównaniu pani senator, to ja powiem tak, seniorzy również potrzebują deinstytucjonalizacji. Szanowni Państwo, słuchajcie, bo ja widzę, że są pytania tak z sali, ale czas płynie nieubłaganie, ale być może też działa na naszą korzyść, myśląc, jak niedługo może nastąpić zmiana. Ja mam wrażenie, że te pytania też, to była po pierwsze chyba tak podsumowując, pierwsza debata, którą słuchałem i miałem jakąś niezwykłą przyjemność tutaj być, tak merytoryczna, która nie zaczęła się i nie skończyła się bonmotami o tym, jak będziemy tutaj, jak tylko wygramy i ten, tylko bardzo konkretne konkrety, więc dziękuję za jej przygotowanie. Podobało ci się? No ja jestem pod wrażeniem, jestem poruszony też, wdzięczny za dzielenie się tymi osobistymi waszymi historiami, bo tak jak to padło, ich potrzeba więcej. Ja mam wrażenie, że ta debata była i ważna ze względu dla środowiska osób z niepełnosprawnościami i ważna, żeby usłyszały o tych historiach osoby, które
działają z nami w akcji demokracji, ale po prostu wspierają działania na rzecz sprawiedliwości społecznej, działania na rzecz praw człowieka, ale być może takich szczegółów nie słyszały wcześniej. Musimy kończyć, bo po prostu też tutaj z dbałością o miejsce, o załogę tego miejsca. Czekaj, to ja podziękuję. Teraz. A po widzówce nie dostaniemy na koniec? No to co, ty zwariowałeś? Absolutnie nie. Ja tylko chciałam raz jeszcze podziękować Klubu Kawiarni Pożyteczna za gościnę. Tak, brawo. Wspaniałym naszym gościniom i gościom za udział. Tłumaczom za tłumaczenie, kandydatom i naszej wspaniałej online'owej kandydatce za udział. Sobie i tobie też dziękuję. I co? I pamiętajcie, osoby z niepełnosprawnością to nie jest koszt, to jest inwestycja, naprawdę, która się zwróci wielokrotnie. A też jeszcze chciałem dodać w kontekście tego wykluczenia, że jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, czy iść na głosowanie, mam nadzieję, że tutaj jakichś osób nie ma, ale może ktoś ogląda, no warto i żeby tę sytuację zmieniać dla tych osób. I też mam wrażenie, że dużo tutaj wspólnej energii w tym przyszłym Sejmie na rzecz rozwiązań, bo skończyliśmy trudno, ale no ja czuję tutaj tą wolę walki i powiew nadziei. O, patrz, coś się zmieniło od naszej rozmowy. Zostało 7 minut, żeby się pakować, oczywiście ewentualnie zamienić dwa słowa już na... I najlepiej na zewnątrz. Najlepiej na zewnątrz, na powietrzu. Bardzo dziękujemy. Dzięki wszystkim, dzięki.